Drugi dzień warszawskiego festiwalu piwa. Zaczynam od barwnego rozmówcy, czyli Bartek Czarnomski, browar zakładowy. Bartku, jak w tym roku? Pierwszy dzień na WFP? Dobrze, dobrze. Do rana. Nie narzeka, zobaczcie. No co ja narzekać? No. Poczekajcie, telefon mi dzwoni. Korzystając z chwili, wziąłem sobie sokowirówę. Sokowirówa chyba piwo bardzo dobrze przyjęte swego czasu. Czy no generalnie w ogóle, czy no sokowirówka zaczęła przynajmniej u nas, tak, na wiosnę, bo premiera pierwszej sokowirówki, właśnie tej leśnej, była na Birgiku wiosennym i to generalnie zaczęło właśnie w naszym browarze taki letni trend, który no nawet spowodował to, że raz w tygodniu, tak, ważyliśmy zawsze przez całe wakacje, tak, ten okres letni, jedną warkę kwasa i teraz mamy dużo chmielu do sprzedania. Słuchajcie, fantastyczne piwo na rozpoczęcie kolejnego festiwalowego dnia. Kwaśne, owocowe, zimne, także jeszcze tak dodatkowo pobudza. Także jak dobrze było wczoraj, to dzisiaj właśnie można zacząć lepiej. Okej. Okay. No. Powiedz mi, wy od kilku miesięcy macie taki cykl Pracownik Miesiąca, tak? Tak. Który tak, mnie strasznie tak, wkurza. Dlaczego? Bo generalnie właściwie nie widziałem żadnego piwa z tej serii na kranach w Warszawie. Nie, no wysyłamy czasami do Warszawy, czy czasami, no wysyłamy praktycznie ciągle. Ale Pracownika tak? Miesiąca? Pracownika Miesiąca też, tylko no nie ukrywam, że no nie są to jakieś duże ilości, tak, które trafiają do Warszawy, no też do... Któregoś razu nawet pojechałem do sklepu po butelkę Milkshake IPA. Milkshake IPA, no z... Wykupili, nie było no szans. Niestety, no w Warszawie jest tak, że no generalnie są tak gdzieś punkty, w których są dostępne nasze piwa, ale no jest to bardzo ograniczona ilość punktów, to, no, ponieważ no, no teraz mamy taką dajcie znać, kto pił tego Milkshake IPA, czy był fajny, czy naprawdę nie ma czego żałować. No, odbiór był bardzo pozytywny, zresztą mi też bardzo, bardzo. Miałem to piwo, wziąłem na wakacje z poziomką. Ludzie przez cały tydzień zbierali dla nas poziomki. No, małe dzieci, no dokładnie. No, ale teraz... Na książki zbierać. Ale... Niedobre? Powiedz, jak sytuacja, bo na pewno wiadomość o tym, że u fotografa kończy działalność, zszokowała wielu, ale na pewno haczyk jakiś w tym jest i kiedyś o tym rozmawialiśmy, prawda, że miałeś plan stworzenia lokalu firmowego, browaru zakładowego obok, potem znowu rozmawialiśmy, że to nie wypali, że ten lokal, jakieś tam problemy są. To były problemy, tak, z tym lokalem. I postanowiłeś zarżnąć fotografa, rozumiem, na ten lokal zakładowego. Generalnie może to nie jest takie zażynanie, ale no na to złożyło się kilka różnych no, rzeczy. Przede wszystkim no, w kamienicy w tym momencie naszej, tak, to jest stara, zabytkowa kamienica, ale są prowadzone prace, które mają na celu wzmocnienie konstrukcji samej kamienicy, czyli tam nowe stropy i tak dalej. No my musieliśmy w tym sezonie tak zamknąć praktycznie połowę sal konsumenckich, bo tam były już prowadzone takie prace, gdzie był rozbierany cały strop, jakieś tam stawiane belki i tak dalej. No teraz też na dalszej części lokalu będą prowadzone takie prace, żeby tam się dokopać do fundamentów. No, ale czyli to jest prawda, czyli fotograf zostanie fizycznie zamknięty. No fizycznie zostanie zamknięty, tak, ale no, z wymagań takich remontowych, no ale też powstała taka koncepcja, tak, która była gdzieś tam, żyła już dawno temu, żeby był lokal browaru zakładowego, lokal firmowy. No i po prostu teraz zrobimy tak, że będzie to lokal w miejscu, tak? Ten lokal firmowy będzie w miejscu fotografa. Ale ja rozumiem, że on się otworzy dopiero po końcu... No po takim gruntownym remoncie, który no zajmie pewnie tam 3-4 miesiące, to mówię, ja tak optymistycznie tak na to patrzę, bo no mówię, ja fotografa przejmowałem, czy fotografa, no ten lokal, tak, gastronomiczny, tam był kiedyś inny... Cztery pokoje. Tak, cztery pokoje. Z Pilsnerem, tak, i z Tyskim.
i przejmowałem to w 2009 roku, tak, no i to był no, taki mój pierwszy biznes, tak, zaraz po studiach. Ja myślę, że naturalna droga rozwoju. No tam że... też powiedzmy, że zostało wiele jakichś tam takich błędów, tak, które były, tak, a ja ich do nie rozwiązałem, no teraz chcę po prostu pod względem też ergonomicznym to miejsce dostosować, no tak, żeby było fajnie, ale to już mówię, to są takie techniczne rozwiązania. Przede wszystkim, no to nie jest tak, że zamykamy fotografa i tutaj, że browar zakładowy zjadł fotografa. Będzie zakładowy fotograf się nazywał. No zobaczymy, tak, z tą nazwą. Ale generalnie to jest taka koncepcja, że widzimy dużą potrzebę, dostajemy bardzo dużo takich sygnałów, że no w Lublinie tak bardzo fajnie funkcjonujemy na tym rynku i praktycznie większość naszej sprzedaży, no sami też podjęliśmy taką decyzję, bo takie były wymagania, że jednak trafia na ten rynek lubelski bezpośrednią dystrybucją, także no wiecie, jak ktoś chce się czasami napić super piwa albo to piwo kupić, no niestety najpewniejszym adresem są lubelskie puby, które z nami współpracują, czy no sklepy, tak? Ale no też chcemy mieć po prostu przestrzeń, wiemy jak ten rynek jest dla nas ważny i z jakim pozytywnym przyjęciem, tak, spotkaliśmy się na tym rynku i chcemy mieć taką przestrzeń, gdzie będziemy mogli się spotkać, tak, nie wiem, jest nowy pracownik miesiąca, więc no po pracy w piątek spotykamy się w pubie, możemy w luźnej atmosferze, w nie jakiejś napiętej premierze porozmawiać, pośmiać się, pobawić, tak, także... Marku, czy ekipa, która pracuje obecnie u fotografa, przechodzi płynnie do nowego miejsca? Przechodzi, tak, no, będzie ten okres... Czy nie jesteś krwiożerczym kapitalistą, że korzystasz z okazji ludzi za baru, którzy byli wywalasz, nie? Nie, ale to nie chodzi mi przecież o to, no, jeżeli są ludzie i są to dobrzy ludzie, tak, no to warto jest czyli zawalczyć ekipa ta sama, to, tylko tak, po prostu żeby... troszkę inne piwa, no, może inne pojawią się nowe twarze, a zwłaszcza tutaj są też wymagania o płeć piękną, także będziemy też iść w tym kierunku. No. Nie wierzę, że zadaję to pytanie, ale pytam o jedzenie. Burgery będą słynne wasze? No to jest kwestia właśnie też bardzo problematyczna. No chyba, czy no nie chyba, tak? Z burgerów będziemy rezygnować, ponieważ też teraz jest... Nie, w sensie kuchnia zostanie utrzymana, tak, ale jest jakiś inny pomysł na kuchnię, żeby to była, no przede wszystkim, no to jest kamienica, tak? My nie mamy tam, też tutaj są te rozwiązania, tak, technologiczne, nie mamy możliwości zrobienia oddzielnego wyciągu, no a jednak emisja zapachów, tak, wydobywających się z pysznej, smażonej wołowiny, no jest bardzo inwazyjna, także chcemy tego uniknąć w lokalu i skupić się przede wszystkim, no jednak na sensoryce, tak, żeby no, były te możliwości sensoryczne, tak, w odbiorze piwa, bo to jednak jest najważniejsze, ale no chcemy też, żeby nie było tak, że ktoś przychodzi, tak, i ma przez cały wieczór pić piwo, tak, a nie może nic zjeść, no będzie kwestia z jedzeniem rozwiązana, myślę, że w taki bardzo uniwersalny, tak, sposób, to też chcemy to jakoś tam wyeksponować, także... Ile kranów? 12 będzie? Czy no w tej chwili mamy 8, no a tak, będzie rozbudowa, także już przez wielu, tak, którzy uważali, że nie byliśmy multitapem, tak, będziemy... Nie, to bzdura, tam od 10 do 10, bzdura kompletnie. Nie, no, wiem, ale kiedyś się już czymś takim spotkałem, nie? No, także no, to nie jest jakaś no, aspiracja, tak, do ilości jakiejś rozbudowanej kranów, ale no, chcemy na pewno zachować no, taki... No wy ile trend, na jeden raz macie piw na rozlewie? Na rozlewie. Czy wiesz co, no, generalnie w lecie robiliśmy często tak, że ważyliśmy w ogóle dubeltowo dwie warki, ponieważ wypuszczanie jednej warki na rynek było bez sensu, ponieważ no, więcej
więcej było niezadowolonych niż zadowolonych, że dostali to piwo, prawda? Także robiliśmy te dubeltowe barki. No, wypuszczamy no, od dwóch, tak, do czterech piw tygodniowo, no ale też będziemy bardzo już w niedługim czasie dostawiać kolejne fermentory, także tych klientów, których zawiedliśmy brakiem piwa, mamy nadzieję, że uda nam się przynajmniej no, spróbować zrehabilitować. Słuchaj, będziemy kończyć, bo tutaj ostra impreza się rozkręca no, i nie wiadomo, czy nas słychać. No. Także mam nadzieję, że widzimy się na otwarciu zakładowy pub. Myślę, że to będzie gruba impreza. No, ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję. W tym miejscu zawsze były grube imprezy, no ale my zawsze dążymy do rozwoju. Tak, Michał, przedstaw się do kamery. No. Nie, no weź. No. Bardzo dobrze. Nie, proszę Państwa. Tak. Dobra, okej. Okay. Przepraszamy. No. No to tyle, no Boże, no tyle, pewnie tyle. Jeszcze pogadamy no, nieraz no, przed otwarciem no. nowego lokalu. No. Zdrówko. O, zdrówko. Tutaj, o jeszcze zareklamujemy. No.